Hej, cześć, siemano wam ludzie. Witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Harry Potter i Zakon Feniksa. Słuchajcie kochani, w poprzednim odcinku miałem iść na te zajęcia z Umbridge. No i tak zrobiłem. Poszedłem na zajęcia z Umbridge, później poszedłem dalej. I co się okazało, że po 10 minutach nagrania program przestał działać. Ta. I że tak powiem, nagranie poszło się rypać, niestety. I kurczę, muszę jeszcze raz nagrywać, ale już z pominięciem właśnie tych zajęć z Umbridge. Już do tego po prostu nie dało mi się... No nie dałem rady jakoś wrócić, nie? Ale wiem tyle, że mam iść teraz do Freda i George'a. Żeby nas nauczyli czarować. O co chcecie nas zapytać? Chodzi o tę Umbridge. Nie chce nas niczego nauczyć na obronie przed czarną magią. No właśnie. Słyszeliśmy. Chcesz, żebyśmy pomogli? Co o tym myślisz, George? Myślę, że z tymi biedakami trzeba zacząć od początku. Wyjmijcie różdżki. Najlepszy wróg to wróg bez różdżki. Zademonstrujesz, George? Z rozkoszą, Fred. Patrzcie uważnie. Expelliarmus! Wspaniale, George. Chyba nie spałeś na tych zajęciach. Teraz twoja kolej, Harry. Okej. Okay. Expelliarmus! Załapałeś? Pyk. I pyk. Teraz no, Ron, dawaj. Twoje. Dobrze. Nawet Ronowi udało się rzucić. Spadaj. No to mamy Expelliarmus. Ale kiedy naprawdę trzeba dokuczyć ślizgonom... Drętwota nadaje się idealnie. Fred wam zademonstruje. Drętwota! Nieźle. Teraz ty spróbuj, Harry. Dobra, powiedzmy, teraz my. Że ja to Malfo. Drętwota! Teraz naucz tych dwoje. Załapałeś? No i pięknie. Nieźle. Całkiem nieźle. A teraz przepraszamy. Jesteśmy zajęci. Mamy sprawy do załatwienia. Ćwiczcie rzucanie tych zaklęć, gdy tylko jest czas. Ale na kim ćwiczyć? Każdy ślizgon się nada. Na razie! Harry, nie czas przypadkiem na twój szlaban? Spotkamy się, jak wyjdziesz z gabinetu Umbridge. Tak, na razie. Szukasz guza, Potter? No jest i ślizgon. I cios! Ups. No, wstawaj! Wstawaj! I cios! Drętwota! O, żeż ty Franco. No jeszcze raz, no fuck! O! Pięknie. Uciekaj, uciekaj. Dobry wieczór, Potter. Właśnie, w tym miejscu mi kurczę wywaliło ten błąd. Znaczy program przestał działać. Zamówienie prawdy. Ja już zajmuję się. Na szczęście teraz jest okej. Nie będę łamał. A! Co masz na ręce? Umbridge kazała ci przepisywać? Znajdźmy Hermionę. Ona będzie wiedziała, jak to wyleczyć. Hermiono, patrz co Umbridge zrobiła Haremu. Ta kobieta to potwór. Musisz no niestety. Dumbledorowi. Nie, nie dam Umbridge tej satysfakcji. Roztwór zmarynowanych czułków szczuroszczeta powinien pomóc, ale muszę sprawdzić, jak go sporządzić. Niech zgadnę. Mamy iść do biblioteki? Nie, jesteś przecież uczulony na książki, Ron. Otworzyć mapę. Przysięgam uroczyście, że konuję coś złego. Lokacja, biblioteka. Proszę bardzo. No to lecimy do biblioteki. Jeśli pójdziemy na drugie piętro wielkich schodów, będzie tam przejście za jednym z portretów. A, tutaj. Schody! Ogarnijcie się. Mam ci tyle rzeczy. Daj, zaczepiła mnie. W naszym pokoju. Jak chcesz, możesz przyjść sam. Nie teraz, nie teraz. Boże, czekanie na te schody to też jest masakra. Piętro drugie. No i gdzie tutaj na tym drugim piętrze są te? Czekajcie. A dobra, dupa tam. Chodźmy do biblioteki. Idę tędy. Nie myślałam, że będę się kurczę, nie wiem, czy nie jest za głośno czasami troszkę muzyka. Tak jakoś nie chce mi się poprawiać. No, widoki ładne, naprawdę. W tej części się postarali. O, że daleko to jeszcze? Nie tu. Co teraz mamy? Zgubiłem plan. Chciałbyś pewnie, żeby przestało cię tak boleć. Wszystko gra? Nie no, powiem wam, że jestem w szoku, jak to jest daleko, nie? Ile tu jest w ogóle tych przejść, ile wszystkiego. Przecież to jest szok. Książka, której szukamy, gdzieś tu jest. Jest tu, na górze. Do tej szukamy. Jak mamy się tam dostać? McGonagall jeszcze nas nie uczyła, jak zmieniać się w ptaki. Gdzie ona jest? Aaa. Aksjo! No w sobie Aksjo też dobra. Macie może sieć? Czy ta książka właśnie ucieka przed nami? Serio? No, złaś. Boże, co on robi? To podobno jest biblioteka. Cio sieć? Uwaga! Znowu się przesuwa. Ta Franca mała, no. Ciszej, bo zawołam panią Pins. Ups. Nie tak, nie tak, nie tak. Pomału, spokojnie. Szkoda, że nie mam miotły. No, jak ładnie. ta książka. To jedna z ksiąg zakazanych. Musiała uciec. Chodźmy gdzieś, gdzie będziemy mogli ją obejrzeć. Książka uciekła. Nie wierzę. Świetne miejsce. Do łazienki. Mam już to przynajmniej zaznaczone? Nie, wróć. Łazienka. Aha, dobra. Już mam zaznaczone. Co ja chcę, ale dużo biegania tutaj jest, no. Witaj, Harry! Idę do sowiarni wysłać list. Przejdziesz się ze mną? Tak, ile wiary! Kurczę, przydałaby tutaj się jakaś, nie wiem, minimapka czy coś takiego. Bo bieganie za tymi śladami to normalnie oczopląsu można dostać. Cześć, Harry! Cześć! Nie wiem, czemu znalazła się wśród ksiąg zakazanych. Wygląda jak zwykła książka o stosowaniu zaklęć. No właśnie, o stosowaniu. Umbridge na pewno kazała ją schować, żebyśmy nie ćwiczyli. Wybierzmy jedno do nauki, Harry. To jest niezłe na początek. Incendio. Piszą, że trzeba wskazać różdżką cel, popukać tak i wymówić zaklęcie. Incendio! Kurczę! Incendio! Dobrze, spróbuj drugą. Świetnie! Incendio! Tu się rozpala TT. Dalej, Harry. Depulso! Co ja mam zrobić w ogóle tutaj? Ups. Ja mam tak w ogóle rozwalić te drzwi wszystkie? Akcja! Albo może tutaj? Dobra. O. Nie zapalaj światła! Głowa mnie boli! Ona jest dziwna. Obiecałeś, że przyjdziesz. Cześć, Marto. Ta książka jest naprawdę niezła. Chcesz, żebyśmy ją oddali, Hermiono? Książki są w bibliotece po to, żeby je wypożyczać, więc w zasadzie nie robimy nic złego. Zatrzymamy ją. Wracajmy do salonu. Musimy się przygotować na wyjście do Hogsmeade. Sirius! Więc masz problemy z Umbridge. Nie pozwala nam ćwiczyć. Chodzi o to, że Knot myśli, że Dumbledore chce stworzyć w Hogwarcie armię. Ktoś idzie. Muszę cię zostawić. Kurczę! Super! Voldemort wrócił, a Knot tylko mu pomaga. Co możemy zrobić? Ale zobaczcie, że już ta część Harry'ego Pottera jest bardziej tak filmowa. Więcej filmików, przerywników właśnie filmowych, coś takiego. Kto by chciał, żebym to ja uczył? Niż samej gry. Obrona w prawdziwym zagrożeniu to nie szkoła. Bo kiedy ktoś ma cię zamordować lub gdy przyjaciel umiera na twoich oczach. Dlatego musisz nam pomóc. Skoro mamy stanąć do walki z Voldemortem... Wszyscy się zapisali. Hej! Wy na dole! Musimy znaleźć Neville'a. Znajdźmy Neville'a. Dobra, znajdźmy Neville'a. Tutaj. Neville mówił, że będzie w cieplarni. Chodźmy go poszukać. Co? O, to gdzieś na zewnątrz. No nie! Co za schody durne. Czekajcie, gdzie te ślady mi pokazują? Na dół? Dobra. Kurczę, te ślady są dziwne, bo one raz się pokazują, raz się nie pokazują. A, my dopiero tutaj jesteśmy, na tym moście, no kurczę. Z jednej części zamku na drugą trzeba latać. A kamera nadal jest nieogarnięta niestety. Nadal robi co chce. Ojejku. Dobra, dziedziniec. Gdzieś tutaj trzeba wyjść za zamek. Chyba. A teraz tutaj. Tak, z tuzinem. Nieźle. O. Nie wiem, co się stało. Wymieszałem smocze łajno z nawozem i te diabelskie sidła nie chcą przestać. Smocze łajno? Serio, stary? Pomożemy ci. Dzięki, Harry. Używałem zaklęcia incendio, aby je spalić, ale sam nie daję rady. Może w czwórkę nam się uda. Nie tu. Tu celuj, tu. Incendio! Rzucajcie dalej, to już połowa. No, gincie. Doszliśmy prawie do drzwi, jeszcze trochę. Dobra. Udało się. W środku jest jeszcze trochę. Ja pierdzielę. Chodźcie. Incendio. Prawie koniec. Okay. Serio, mamy to wszystko spalić? Incendio! Dzięki, Harry. Myślałem, że już po mnie. W porządku. Czy Hermiona ci mówiła, że mam miejsce na ćwiczenia dla GD? Tak. A gdzie? Na 7. piętrze. To pokój życzeń. Chodź za mną. Chodźcie. Pomału. Spokojnie. O, jakie fajne. Nie trzeba latać. Kurde. Świetnie. Chodź, Harry. To tu. Gdzie? Musisz naprawdę chcieć. Pomyśl, że potrzebujemy sali do ćwiczeń. Trzeba pokazać tej ropówce. Muszę nauczyć wszystkich obrony przed Voldemortem. A nie mówiłem? No. Fantastycznie! To tak jakby Hogwart nam pomagał. Musimy tylko znaleźć resztę i powiedzieć im, gdzie jest sala. I musimy zacząć ćwiczyć. Wywiesiłam listę członków GD na tablicy. Sprawdźmy, kogo brakuje. Znajdziemy ich na mapie Huntsfotów. Znajdźmy wszystkich i możemy zacząć. Próbowałem nauczyć się Protego, ale mi nie wychodziło. Nauczysz nas? Jasne, że nauczę, Neville. Hermiono, masz książkę z zaklęciami? To może być trudne. Może w książce są jakieś wskazówki. Protego? Tak. Trzeba namierzyć cel i machnąć tak różdżką. Protego! Dobrze, Neville. Pokażę ci. Rób to, co ja. Protego! Drętwota! Świetnie! Jeszcze raz to na pewno zapamiętam. Udało się! Udało! Raz łapie, kurczę, myszka, raz nie łapie. Wspaniale! Dobrze, ale bo mi się wydaje. Przypuszczałem, że się uda. Spójrzmy na listę GD i zdecydujmy, kogo znaleźć. Pokój rzeczy, dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Jak ja mam to w ogóle zobaczyć niby? Czy to są te wszystkie osoby? Nie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. No tutaj powinna być ta cała lista. Jak to zobaczyć? Nie wiem. To możemy zrobić troszkę inaczej. Można chyba po tym jechać. Pamięci... A dobra, pójdźmy sobie tutaj, zobaczymy. Może się uda? Kurczę, nie wiem czemu tam nie chciało mi pokazać tej listy. Pan Wesley, zaglądałeś ostatnio do salonu? Twoja siostra Ginny zdaje się być czymś zaniepokojona. Gdzie my mamy iść teraz, no? Zobaczmy, może rzeczywiście? Tak trzeba po tej mapie po prostu Huntsfotów szukać tych ludzi wszystkich. No i gdzie tu są schody? No, dawać, 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 dawać. Wow, ile tu typa. Kto to? Hermiona? Hermiono, Mamo, to ja, Angelina. Jacyś ślizgoni zrobili bałagan w Izbie Pamięci i poszli po Filcha. Lepiej ją wypuśćmy. Jak Filch ją złapie, Umbridge nigdy nie pozwoli zagrać Gryffindorowi. I co, to byłby koniec świata? Zastanówmy się może, jak uwolnić Angelinę. Wingardium Leviosa! Na przykład tak. Gdzie ona jest? Hej, Angelina! O cholera. Harry, najwyższy czas. Myślałam, że poszedłeś. Malfoy zabrał mi różdżkę. Musimy tu posprzątać, zanim ślizgoni wrócą tu z Filchem. Jezus, jak to naprawić? Reparo! Reparo! Aha, dobra, w prawo. Redukto! Redukto! Coś ty zrobiła? Ćwiczyłeś i nic nam nie powiedziałeś? Gdyby tylko nie zabrali mi różdżki. Wingardium Leviosa! Czemu oni mi nie pomogą, no? Boże... Filch może zaraz tu przyjść! Spieszę się, spieszę! Właśnie tak, prawie skończone. Jak Umbridge nas złapie, to po nas. Dawaj, 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 dawaj. Reparo! Reparo! Może pomóc? Reparo! No to pomagajcie, a nie kurde się pytacie, no ludzie. Fajnie, że to mogę namierzyć w ogóle. Szybciej! Wiem, że Umbridge tylko czeka na pretekst, żeby rozwiązać drużynę. Dobra. Jest tutaj. Mam cię. No. O co chodzi, pani Filch? Nie wiem, co tu się działo, ale będę miał oko na was wszystkich. Dzięki, Harry. Nie ma sprawy. Ups, chyba wam nie pykło. Znaleźliśmy miejsce na ćwiczenia GD, na 7. piętrze. Super. Przyprowadzę Alicję i Katie. Na razie. 7 na 28 członków. No i gitara. Ok, kochani, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!